Uszanowanko, moje kreciki, kochane. Dzisiaj opowiemy Wam o tym, a raczej ja opowiem, bo nie mam nas. Nie ma nas, nie ma nas. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Tak, jakby kiedyś była. Eee, <laughs> opowiem Wam o tym, co się wydarzyło we, w ciągu ostatniego dnia. Bo to ciekawe dosyć. Na samym początku, jeszcze Skins Monkey, strona od wymieniania swoich skinów, która nie wlicza cen naklejek do cen skinów. Można sobie wejść. Użyć kodu DZON, doładować i skorzystać. Polec ma ja, Johan. A teraz ten... Yy, yy, rynek Steam. Więc, ja nie wiem, chciałbym ten film zrobić maksymalnie szybko. Ja go tak zrobię, że on będzie szybki. Więc, skrzynki były gigantycznie tanio. Wczoraj odbiły raz, dzisiaj odbiły kolejny. Na przykładzie skrzynki fracture, ale to można do każdej skrzynki zastosować. Były tanio, łup, łup. Kminito, kminito. Teraz tak, gdzie jest mój błąd? Bo zakładałem, że te, ten poziom, który jest dzisiaj, będzie wczoraj, a ten poziom, który mieliśmy wczoraj, będzie dzisiaj. Tak myślałem, że po piątku będzie korekta. Otóż nie. Jaką zmianę nam to wprowadza? Nie wiem, czy tak będzie, czy nie. A, I nie chcę strzelać, ale nieźle powiedziałem, nie? Tak, ciekawie. Może jutro będziemy mieli kolejny taki cykl w cudzysłowie. W sensie chodzi o to, że będziemy mieli kolejne wzwyżki Jakbyśmy mieli kolejne, to znaczy, że może, To jest w ogóle możliwość, że uda mi się do 30 sprzedać cały swój ekwipunek ze zyskiem. Bo ten, na 4 bym sprzedał z zyskiem, ale to jest zysk, który. Co to jest za zysk? To jest zysk 15%, coś takiego. Jeżeli sobota będzie wyglądała tak samo, albo chociaż reszta piątku będzie wyglądała tak samo, jak jego początek. Mamy 8,50, jak coś. Jeżeli reszta piątku będzie tak wyglądała, to ten ekwibunek może mieć wtedy wzrost na poziom na przykład 20% albo 25%. I o to, w to celowałem. Do 30 września chciałem się wyprzedać ze wszystkiego na, po, na poziomie 25-20% zysku. Nawet 30% czasami. Yy, także spoko. Yy, Stockholm. Dzieje się na nim to samo, ale nie do końca. Już Wam pokazuję. Bo jak macie Stockholm, ten o. To zobaczcie. Jak macie taki pain, na przykład, to on zrobił zium. To nie jest jakieś skrajne zium, ale zium. Yy, kiedy macie takie G2, to ono. Trochę nie zrobiło zium, ale jakiś zrobiło. W sensie to są niby jakieś zakupy, ale nie na tyle duże, żeby się nad tym jakoś tam siedzieć i powiedzieć: Uuu, się stało, czy coś takiego. Do ATH jeszcze nam dużo brakuje i tego ATH według mnie nie ma szans odzyskać. A na to liczyłem, że się uda. Kiedy mamy Heroic, to też mamy nieco zium, tylko że nie takie potężne. Tu leci do góry. Kiedy mamy Team Liquid, też mamy odbicie, bo mamy zium. Proszę bardzo. Te poziomy w ogóle, które uzyskuje tym Liquid, są zabawne, aż tak bym powiedział. Yy, kolejna rzecz to jest mm, nie wiem, właśnie Evil Genius jest mnie strasznie ciekawi. To jest jedna z moich ulubionych naklejek do patrzenia, bo kurde, ona naprawdę ma taki trend, który jak widzicie, jest totalnie inny. Ona nie odbija, może odbije, nie wiem, nie inwestowałbym już w to. <ścoughs> Szczerze, no po, co, po co takie ryzyko podejmować. Tym bardziej jak się popatrzy z jakich cen ona startowała, także no. Chociaż powiem wam szczerze, że gdyby ona miała spać do 9, 10 zł, to biorę w to, to w ciemno. Nieważne ile pieniędzy w nich nie mam. W sensie powiedzmy sobie w ten sposób, OK? Jeżeli ja mam jakąś ilość pieniędzy X w danym przedmiocie. Ale ja mam swoje pieniądze na moim koncie. To niech ten przedmiot nawet koszt, Nawet ja mogę stracić 90% tego X bo potem po prostu doładuję pieniędzy więcej od tego, ile było, i dokupię. Więc, jakby ja to biorę w ciemno. Tym bardziej z tymi perspektywami. Także ten, ten spadek Evil Geniuses, gdyby się pociągnął, to ja go biorę. I bardzo chętnie w ogóle. Najlepiej niech do Zera spadnie. Do złotówki niech spadnie. To się wyklei za godzinę całość, i znowu będzie wysoko. Także chill. Z większej ilości rzeczy to jest dla mnie smutne, na przykład Renegades, ale to mówię to samo. Jeden do jeden. Można było to, co powiedziałem o Evil Geniusach, powiedzieć tutaj. Ogólnie nie boję się Sztokholmu. Jedyne, czego się boję, to tego, że mm, Paryż. Ja, ja nie sądzę, żeby w ogóle. To jest. Można by było z tego zrobić debatę, ale nie sądzę, żeby Paryż musiał być na pewno jakiś brzydki. Ostatni major w ja sensie, nie wiem, czy im zależy na tym, żeby zrobić jakimś paskudnym. Według mnie powinni go zrobić w jakiś sposób wyjątkowym jak powinno być, on jest tam w Paryżu, teraz tam są śmieci wszystkie Nie wiem, może by, może by zrobili, nie wiem, jakiegoś zaognionego Tam się auto pali w tle, coś takiego Ciekawe by to było No nie wiem, w każdym razie Zupełnie szczerze No, no nie jestem jakoś bardzo zawiedziony tym, tym rynkiem Już bym mógł się ładnie wyprzedać i by było cacy Także spoko sam się nad tym będę musiał dzisiaj zastanowić, ale myślę, żeby jeszcze tego nie robić, że jeszcze nie yy, i pewnie przeczekam to. No to, to, to tak jak wczoraj powiedziałem, ręce pod dupę i czekamy, nie? To, tak to już jest, ale niektóre rzeczy naprawdę są ciekawe, można się nad nimi tam poskupiać. Chociaż no, dla mnie to, co dzisiaj się już dzieje, to jest coś na zasadzie: masz itemy, to już czekaj, tylko żeby sprzedać, nie? To już ciężko, znaczy. Ja wiem, jak du duże hasło rzucam w tym momencie, ale tu jest ryzyko, po prostu jest gra z ryzykiem całkiem dużym. Więc albo sprzedajesz, albo, no, albo po prostu przetrzymujesz to i liczysz na to, że Paryż zmieni coś na plus. Czekajmy, ile Paryż zabierze pieniędzy z rynku. Co, co, będzie, co będzie miało większą skalę? Tak jakby. Czy zadowolenie graczy z tego, że Paryż będzie brzydki i nakupią kolmu? Czy to, że nawet jak Paryż będzie brzydki, to i tak wypompuje masę pieniędzy. Chociaż on nie wypompuje na start. Bo jak wejdzie na start, to nie wypompuje. W sumie logiczne. On będzie wypompowywał dopiero na promocji. Właśnie, w ogóle ja mam do was pytanie. Bo to, to weźcie mi w, w komentarzu to napiszcie. Czy ja na promocji mam sobie na przykład, nie wiem, dać jakąś kwotę? Na zasadzie, mo, mo, możemy tak zrobić, to jest spoko dla mnie, nie? Y, że na przykład weźmiemy sobie kwotę, nie wiem, y, coś tam z Kingsmanki da, to dorzućmy, że 5-6 tysięcy, czy coś takiego, że sobie weźmiemy jakąś taką kwotę i będziemy grać y, na promocji tą kwotą. Y, ona nie będzie grana long term, w sensie y, tak jakby, tylko ona będzie grana tylko i wyłącznie na promocji. Czyli Gramy od nocy promocyjnej Do samego zakończenia I te, te kwoty najprawdopodobniej przewa przewalę Bo nie, nie potrafię Grać na promocji Ale będzie taka seria filmów Co, co powiecie na to Ja bym w sumie się nawet zgadał Ze skins Że ten Że e, żeby do nich e, Zagadać o to Także no To na tyle Trzymajcie się I hej